No i właśnie, słuchajcie, chodzi o to, że no niestety, no ja wam przedstawiam dane, jak ja to widzę i niestety pokazałem wam prosty przykład. Niedługo sami to zauważycie i już po prostu ci wszyscy oszołomi klimatyczni nie będą w stanie cały czas tej samej narracji podtrzymywać, że jest globalne ocieplenie. Pierwsze symptomy będą znaczne. Po prostu wiecie, atmosfera ziemska już się ochładza. Górne warstwy atmosfery już wychładzają się coraz bardziej. Między innymi też w tym samym czasie Ziemia zbliża się w stronę Słońca, żeby więcej otrzymywać energii słonecznej, która dociera do nas no, w mniejszej dawce. Po prostu dlaczego? Dlatego już wam tłumaczę. Dlatego, że aktywność słoneczna jest na bardzo niskim poziomie. Do czego to doprowadzi? Do małej epoki lodowcowej. A dlaczego? No bo jesteśmy już w którymś tam cyklu, który po prostu ma zmniejszoną aktywność gwiazdy. No, tak się dzieje. Tak się dzieje, co cholera wie ile, bo tak naprawdę dokładnie nikt tego nie zmierzył. Dlatego pokazywałem wam dane historyczne. Nieraz już w którejś swojej właśnie prognozie aktywności Słońca i tego, co się dzieje obecnie na Słońcu. I powinniście to pojąć. Ja wam przedstawiam dane, jak ja to widzę, jak ja to interpretuję. To jest faktem. Ja nie mam tu na celu oszukiwania nikogo, bo ja nie chcę czerpać z tego przyjemności. Ja po prostu jestem za tym, że każdy człowiek powinien znać prawdę, fakty i tak dalej. Powiem wam szczerze, ja jestem naukowcem amatorem, a jako naukowiec po prostu nie pozwolę, żeby ludzie byli okłamywani w celu zarabiania pieniędzy i wyłudzania ich za darmo. I dlatego zrobiłem dzisiaj film po prostu o tym, jak opowiadam, pokazuję wam, że po prostu aktywność słoneczna ma tendencję spadkową. Do czego to doprowadzi? No wiadomo, że do epoki lodowcowej. No. I dlatego też pierdolą w telewizji, w mediach, ogólnie wszędzie o termomodernizacjach budynku. Wymieniajcie stare piece na pompy ciepła. Stawiajcie sobie małe elektrownie na podwórku. Najnowsze prawo budowlane Unii Europejskiej. Masz mieć fotowoltaikę na własnym podwórku. Małą turbinę wiatrową. Dopiero ci pozwolą wybudować dom, jak będziesz miał to, czyli małą elektrownię swoją. Dopiero ci dadzą pozwolenie na budowę. No bo tak. No i jeżeli ktoś mi nie wierzy, proszę sobie poszukać. Znajdziecie wszystko w internecie, ja to znalazłem. Wszystko wam pokazywałem. No, więc ja tylko mówię, jak będzie, a sami za chwilę zobaczycie, że to się dzieje. I nagle te ekoświry wszelkiego rodzaju zmienią narrację. Że najpierw mówili o globalnym ociepleniu, a za chwilę będą mówić o oziębieniu. Po prostu nagle wylęgną się kolejne eksperty z papierami z Biedronki, że oni po prostu nie są ekspertami, są wyssani z dupy. Jak ci eksperci covidowi, którzy najpierw byli, gadali o covidzie, że to, że tamto, a potem nagle zniknęli i nikt nie ma. Tak samo jak ci youtuberzy, co namawiali do szczepień na covid, którzy też dziwnie zniknęli, niektórzy, a jeden się nawet powiesił. Więc niestety tak to będzie. Więc niestety tak to, słuchajcie, będzie. Tylko jestem ciekaw, kiedy ludzie to tak naprawdę zauważą, że coś się dzieje. Ja wam przedstawiłem to od razu z grubej rury, bo ja uznałem, że lepiej wiedzieć najgorszą prawdę niż najgorsze kłamstwo. To od was zależy, jak wy te dane, które wam przedstawiłem w filmie, będziecie interpretować. A po to zrobiłem te shorty na YouTubie szybkie, żeby po prostu od razu z grubej rury powiedzieć, co się dzieje. I powiem wam szczerze, jestem szczęśliwy, że mogłem was poinformować, bo nikt tego nie zrobi inny.
Najgorsze jest tylko to, że władze ogólnie na całym świecie kłamią jak z nut, po prostu, że nic się nie dzieje. Oni doskonale wiedzą, po to budują te bunkry, schrony i tak dalej, bo oni wiedzą, co nadchodzi. Oni doskonale wiedzą, co nadchodzi. Zatem pomyślcie, że jakby nic się nie działo, to ta cała termomodernizacja mieszkań i tak dalej, to by to nie miało sensu, no bo po co? Ludzie, po co, kurde, jeżeli jest globalne ocieplenie, po co macie ocieplać te chałupy styropianem? Pomyślcie, po co? Powinniśmy, jeżeli jest naprawdę globalne ocieplenie, robić budynki jak w USA, z paździerza. No, bo było to bezsensowne. A dlaczego każą nam modernizować, ocieplać? Dlatego, że powoli pokazują nam, że coś jest nie tak. Niestety. A to się dzieje naprawdę. Żadne globalne ocieplenie nie istnieje. To jest wymysł idiotów, którzy chodzili do szkół i się niczego nie nauczyli, a podłapali to, że inni idioci mówią o tym, jakieś pseudodowody pokazują, tak samo jak z tą płaską ziemią. Podłapali to, pierdolą, a za chwilę jak zmieni się tendencja, że nie ma żadnego ocieplenia, to oni nagle zmienią narrację albo znikną. I tyle. A ja jestem za tym, żeby takich idiotów łapać, wpierdalać ich do więzień. I niech gniją do końca życia w pierdlu, za swoje pierdolenie głupot. I przez tych kretynów ludzie tracą pieniądze swoje. Bo teraz, posłuchajcie, teraz musicie wymienić piec na nowy, co nie jest bezsensowne. Dla mnie powinniście móc palić drewnem, palić węglem i tak dalej. Bo skoro nie ma globalnego ocieplenia, to wymiana pieców jest bezsensowna. Ale robią to po to, żeby zedrzeć z was kasę. Żebyście nie mogli, nie mieli alternatywy. Na nic innego. I to jest, kurwa, problem. Oni doskonale wiedzą, że idzie globalne oziębienie. I im zależy, żeby ludzie się wysrali z pieniędzy, żeby nie mieli żadnej alternatywy, tylko byli posłuszni systemowi. A jak jesteś posłuszny systemowi, to masz, jak to w naszym rządzie jest, nowo utworzony dochód. Kurde. Podstawowy dochód jakiś tam, że bezrobotni, co nie chcą chodzić do pracy, będą mieli jakieś podstawowe pieniądze na przeżycie. To też jest między innymi robienie przed tym, co zaczyna się dziać na świecie. Po to robią to, że wiecie, no, zautomatyzują co się da, ludzi nie będzie musiało tyle chodzić do pracy. Większość będzie po prostu siedziała w domach. Ale ludzie nie są stworzeni do siedzenia na dupie i niczego nie robienia. Bo zacznie się degeneracja, alkoholizm, nałogi, samobójstwa i tak dalej. Ludzie, przecież to widać. W erze, jak mieliśmy, powiem wam szczerze, ograniczenia wychodzenia z domu, bo był COVID-19, czego nie neguję. Choroba była. Sam chorowałem na COVID, właśnie go przeszedłem. I powiem szczerze, jest ta zaraza, ale to pseudo, kurde, ograniczanie wolności ludziom, to jest właśnie po to, żeby sprawdzić, ile społeczeństwo zniesie, zanim się zbuntuje. To są eksperymenty, jak to nagle, że nie powinniście wchodzić do lasu. To właśnie było po to, żeby sprawdzić, ile mogą śrubę dokręcić społeczeństwu, zanim ono się zbuntuje. I robią teraz to samo. I teraz też jest ten zamordyzm klimatyczny. Masz wymienić piec, masz ocieplić dom, masz wymienić okna. A czego teraz preferują okna czteroszybowe i trzyszybowe? Dlatego, że będą spadki temperatury. No widzicie, lata zaczną być coraz mniej ciepłe, zimy coraz sroższe. Nie wierzycie mi, macie prawdę, ale ja wam... Macie prawo, ja wam przedstawiłem fakty. Ale za chwilę sami zauważycie, że... Oj, jest tendencja odwrotna niż ocieplenie klimatu. Sami to zobaczycie, ja wam tylko mówię. Zaraz sami to zobaczycie, że to się dzieje. Jestem ciekaw, jak dużo ludzi powie samych do siebie,
Ale byłem głupi, że wierzyłem tą narrację z ociepleniem klimatu. Ja nigdy w to nie wierzyłem. Dlatego, że to jest kłamstwo. Od początku to było kłamstwo. Zobaczcie, że na ten popieprzony szczyt klimatyczny ci eko-debile latali jetami. Jet, czyli samolot odrzutowy. Latali jetami. Teraz się o tym głośno mówi, tylko jestem ciekawy, dlaczego na początku nikt o tym nie mówił. Tego faktu nikt nie poruszał. Dla mnie największym śmiechem i jajcami było to, jak tym eko-debilom na niemieckim lotnisku samolot przymarzł do płyty. Myślałem, że w gacie ze śmiechu narobię. Mówię, wreszcie Bóg pokarał idiotów i debili. Słuchajcie, ludzie, nie dajcie się kurwa ogłupić, bo każdy człowiek jest inteligentny, tylko to, jak nas maglują politycy i elity światowe, spowodowało to, że nasza cywilizacja, jakby to powiedzieć, uwsteczniła się inteligencją, mentalnością i też pomysłowością. Większość ludzi nawet nie umie używać własnej wyobraźni. Wszystko, co musicie wiedzieć, to zamiast użyć własnej głowy, pomyśleć nad czymś, opracować coś, rozwiązanie problemu, to większość przeciętnych ludzi szuka w internecie, bo nie umie samodzielnie myśleć. Ja to nazywam kalectwem. Większość ludzi to kaleki społeczne, dlatego że nie potrafią samodzielnie myśleć. Nie umieją użyć wyobraźni, rozłożyć problemu na 1000 mniejszych i po kolei usuwać każdy problem. Ludzie tego nie umieją, bo są kalekami społecznymi. A dlaczego? Bo elity, szkoła tak przemaglowały ludziom umysły, że ludzie po prostu nie potrafią. Taka jest prawda, słuchajcie. Mam nadzieję, że ten film da Wam dużo do myślenia. Trzymajcie się.